Panie Maćku, no można powiedzieć, że ta scena sprzed chwili dosłownie najlepiej pokazuje to, co się może stać. Oczywiście było bardzo bezpiecznie, wszystko to było w kontrolowanych warunkach. Ta eksplozja ładunku wybuchowego pokazała nam jedno, jak bardzo niebezpieczne są fajerwerki, bo tak naprawdę w każdej takiej sytuacji, kiedy w sposób nieodpowiedzialny używamy takiego materiału wybuchowego, a właśnie fajerwerk może być takim materiałem bez kontroli, bez osób odpowiedzialnych, które dokonują takiego odpalenia, może dojść do tragedii, może dojść do sytuacji, kiedy ktoś straci palce, kiedy ktoś straci rękę, kiedy ktoś się bardzo dotkliwie poparzy, a jeszcze jeśli w pobliżu jest dziecko, albo co najgorsze, jeśli dziecko odpala taką petardę, no to wtedy może dojść do prawdziwego nieszczęścia. Ten pokaz, który widzieliśmy, przeprowadzili o Polsce antyterroryści, to są fachowcy, którzy na co dzień z takimi materiałami się obchodzą. Oni znają oczywiście zasady bezpieczeństwa, a te zasady bezpieczeństwa mówią o tym, i można je zastosować w trakcie odpalania takich noworocznych petard, że trzeba to robić w miejscu bezpiecznym, w miejscu ustronnym, z daleka od ludzi. Jeśli nasi przyjaciele, nasi bliscy chcą poobserwować odpalenie takiej petardy, powinni to zrobić z bezpiecznej odległości. Powinno być to o tyle bezpieczne, że uzyskamy taką pewność, że żaden odłamek tej petardy, żaden inny przedmiot, który mógłby wzbić się w powietrze w wyniku wybuchu, nie zrobi nam krzywdy. Powinniśmy to robić z daleka od zabudowań, powinniśmy to robić w bezpiecznej odległości od samochodów, bo oczywiście ten wybuch spowoduje falę uderzeniową, która może na przykład wybić szybę. Pamiętajmy też, że wszelkie drobne przedmioty, na przykład kamienie, odłamki szkła, mogą również wywołać wielką szkodę dla naszego zdrowia, a także no, dla wszystkich okolicznych przedmiotów, budynków, samochodów, które w pobliżu się znajdują.